W porządku, moi drodzy, witam serdecznie, kolejny poradnik do Elden Ringa. Jesteśmy w tej oto krainie, jesteśmy na szczycie, no powiedzmy, klifu w jeziornej lukarni, moi drodzy. Dotarliśmy tutaj tą oto windą i teraz zaprezentuję wam, jak zdobyć, nie wiem po polsku tej nazwy, ale prawdopodobnie zaraz się dowiemy. Będzie to kolejny duch, kolejne prochy, bardzo, bardzo potężne, które mogą spokojnie rywalizować z Mimikiem na wczesnym etapie oraz z bezgłową Lutel. Moi drodzy, te prochy zdobywa się tutaj. To są prochy Black Knife Tish. Tish to jest imię, natomiast Black Knife Czarne Ostrze Tish. No nie wiem, zobaczymy, czy się tak będzie nazywała. Jedna z lepszych prochów w grze, moi drodzy, zdobywa się je właśnie tutaj, w tej krainie i teraz pokażę wam, jak tutaj dotrzeć, moi drodzy. Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to najprawdopodobniej wykonać w części lub w całości questa dla Rani, dzięki któremu dotrzecie do Radana, dzięki któremu odkryjecie dostęp do tej krainy, która się kryje pod tym lasem, czyli do Nokronu. Następnie, robiąc questa dla Rani, odblokuje wam się dostęp do tej oto krainy, czyli głównego koryta rzeki Ainsel, które to, eksplorując, w końcu zapewni wam dostęp do krainy o nazwie Brzeg Jeziora Zgnilizny. Eksplorując ten brzeg, dojdziecie do świątyni, do wielkiego klasztoru, w którym to musicie wejść do trumny na skraju wodospadu. Spadając tą trumną, dotrzecie do tej oto lokacji, w której to jest boss. Pokonujecie tego bossa, dochodzicie do tej oto windy i tym magicznym sposobem znajdujecie się właśnie na tym klifie. Ścieżka jest cholernie daleka, ale warto, moi drodzy, warto, ponieważ zresztą zaraz sami zobaczycie, że warto. Tylko jeszcze trzeba pokonać bossa. Także życzcie mi powodzenia. Mam nadzieję, że znajdę tutaj też jeszcze jakieś ognisko, bo chciałbym wydać te 130 koła, które mam przy sobie. O, jak milutko. Także jakbyście chcieli, to od razu macie za windą ognicho. Zasiadamy. Dobra, na razie nie będziemy zużywać łuku. Może się okazać, że jeszcze 5 razy zginę na tym bossie. Na razie spróbujmy. Po runki nawet nie biegnę, bo tam było ich 700 chyba. Słyszę tu jakiegoś śpiącego smoka. Ale to później. Na razie zróbmy sobie to, bo chcę odkryć sobie te prochy. Mimik będzie wyglądał jak z S3. A co to jest S3? Dobra. Dotarliśmy, moi drodzy. Jesteśmy przy tym więzieniu. Więzienie nazywa się Wieczne Więzienie Przywódcy. I to jest to więzienie, które musimy sobie wyczyścić. Wchodzimy do środka. Na razie jeszcze nas nic tutaj nie zaatakuje. Tutaj na czacie została wspomniana metoda możliwości zcheezowania tego bossa. Ja spróbuję pokonać go normalnie bez tego, natomiast powiem wam o tej metodzie, jeżeli mielibyście z tym bossem problemy. On już zaatakował. Tutaj są takie kamienie w tym miejscu i możemy go tutaj zablokować. Czyli sprowadzić bossa w to miejsce i on się tutaj na tych kamieniach zablokuje, dokładnie w tym miejscu. I możemy go tu po prostu uśmiercić bardzo łatwo, ale ja spróbuję pokonać go bez tego. No dawaj.
Na każdego bossa jest sposób, moi drodzy. Jak widzicie, na tego były po prostu dźgnięcia ładowane. Czyli po prostu boss biegnie do mnie, ja go dźgam i później czekam na kolejną akcję. Nic specjalnego. Taka walka, już tam mówiłem, nie wiem, czy to podejście będzie pokazane na YouTubie, bo było ich kilka. Na szczęście kilka, a nie kilkadziesiąt albo kilkaset. Ale moi drodzy, mamy to. Już wam pokazuję, po co tak właściwie robi się tego bossa. Ano po to, moi drodzy, żeby dostać te oto prochy. Tisz czarny nóż, moi drodzy, przyzywa ducha Tisz czarnego noża. Tisz należała do grupy zabójców, a w noc spisku nasyciła swój czarny nóż runem śmierci i zabiła Godwina Złotego. Jeżeli kojarzycie lore, to wiecie, kim był Godwin. Więc high rank. Była córką przywódczyni czarnych noży Alecto, czyli okej, miałem rację, podczas walki Alecto to była jej matka, i zginęła chroniąc swoją matkę podczas ucieczki czarnych noży z królewskiej stolicy. Czyli Alecto została zamknięta w wiecznym więzieniu i miała przy sobie prochy swojej córki Tisz. No i moi drodzy, te prochy naprawdę warto mieć. Jeżeli zbrzydł wam mimik albo stwierdzacie, że ok, nie chcę używać swojej kopii, chcę czegoś lepszego, to osobiście uważam, że bezgłowa Lutel, Tisz czarny nóż oraz mimik to są trzy najpotężniejsze duchy. Z tym, że no tutaj, jeżeli chodzi o Tisz, to myślę, że ona może być tutaj numerem jeden na rozgrywce NG, czyli na New Game zwykłym. Natomiast na, nie wiem, New Game plus 7, to pewnie tutaj Mimiku nie ma sobie równych raczej, bo ma wszystkie statystyki już po 99, tak jak nasza postać. Natomiast na takiej podstawowej rozgrywce to tutaj Tisz i bezgłowa Lutel, no to po prostu przepotężne prochy. Warto je mieć, warto ulepszyć do plus 10, co ja też za chwilę będę robił na streamie, natomiast na odcinku, na którym pokazuję wam, gdzie te prochy zdobyć, to już to wiecie, później możecie sobie je ulepszyć. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o ten poradnik. Ja teraz wracam do odcinka i lecimy dalej, moi drodzy. Także wielkie dzięki, wbijecie na streamy, wbijecie na Discorda. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do następnego.